Rozdział szósty. Czekałem na ciebie, powiedział po prostu doktor Piotr Lebioda, otwierając szeroko przed kapitanem Kozłowiczem drzwi swojego domku. Był to dawny Piotr, taki, jakim go zapamiętał Kozłowicz z partyzanckiej, leśnej włóczęgi. Nic się nie zmienił, może tylko trochę się zestarzał. Ale to go nie szpeciło, odwrotnie, dodawało nieuchwytnego uroku. Impulsywny, bezpośredni, skromny aż do przesady. Delikatny w obchodzeniu się z ludźmi też do przesady. Zawsze pogodny. I, co tu dużo mówić, zwyczajnie dobry. Dobry człowiek. Istnieją takie rarytasy. To było pierwsze wrażenie kapitana Kozłowicza. Ale już po chwili, gdy zasiedli nad dwiema filiżankami kawy, kapitan zaczął dostrzegać pewne dysonanse w postaci której wyidealizowany być może obraz zachował w swojej pamięci. Łagodne, ciemne oczy, patrzące zawsze ba światu życzliwie, choć z lekka melancholijnie, rzucały teraz chwilami niespokojne. Ostre błyski. Ruchy, zawsze trochę jakby ospałe, ustępowały nagle miejsca gestom gwałtownym i nerwowym. Fałdy wokół ustu układały się w nieprzyjemny grymas. Zdarzały się momenty, gdy ściszony. Miękki głos załamywał się. Doświadczenie podpowiadało Kozłowiczowi Ten człowiek jest u kresu wytrzymałości nerwowej. Nie wolno było jednak zdradzić się ze swoim spostrzeżeniem. Kapitan obrzucił uważnym spojrzeniem pokój, w którym siedzieli. Był to dziwny lokal, zajmujący więcej niż pół domku. Typowe pomieszczenie zamieszkane przez samotnego mężczyznę, nie dbającego o swoje życiowe wygody. Tu zapewne spał, jadł i tu też pracował. Przy tym na dwie pierwsze czynności przypadało o wiele mniej miejsca niż na pracę. Wąski skrawek stołu zaledwie wystarczał na postawienie dwóch talerzyków i dwóch filiżanek. Całą resztę jego powierzchni zajmowały książki, bruliony, słoiki, retorty i różne urządzenia, jak gdyby żywcem przeniesione z wyposażenia pracowni średniowiecznego alchemika. Za oknem rozciągał się widok ogródka, którego starannie uprawione grządki stanowiły żywy kontrast z zaniedbanym wnętrzem domu. Tam, w słonecznym, jaskrawym upale, koncentrowało się życie, dobiegało brzęczenia nieprzeliczonych rojów owadów, zwabionych wonnymi ziołami, słychać było śpiew ptaków, dolatywały pokrzykiwania dzieci. Tu, w środku domu, było mroczno, chłodno, nieprzytulnie. Pusto i posępnie. Dlaczego doktor Piotr Lebioda skazał siebie na takie bytowanie? Kozłowicz chciał to wiedzieć. Zagrzebałeś się z kretesem w tym twoim kramnie, nasz i Czy pamiętasz jeszcze, że tak przezywaliśmy ciebie w oddziale? Lebioda skinął głową i uśmiechnął się, ale ten uśmiech wypadł żałośnie. Pamiętam. Ale ja tu wcale nie udymuję. W dużym mieście życie rozprasza. Tyle obowiązków, tyle spraw. A tu świetnie się pracuje naukowo. Twój stary konik, zielarstwo? Pamiętasz, jak wściekałem się na ciebie w lesie? Niemcy cisną nas ze wszystkich stron. Zmieniamy miejsce postoju, a ty ziółka po drodze skubiesz. Czasami miałem ochotę bić ciebie. Nie żartuj z ziółek. Nie jednemu z was życie ocaliły. Zielarstwo niesłusznie uważane jest za coś w rodzaju znachorstwa, a przecież nie odkryliśmy jeszcze nawet połowy tajemnic ludowej medycyny. Piotr Gotów był bronić swojej mani do upadłego. Zapalił papierosa. Płomek zapałki chwiał się i podskakiwał, palce doktora wyraźnie drżały. Nad czym pracujesz teraz? Spojrzał na Kozłowicza Sukosa. Nastroszył się. Słowa padały wolno, niechętnie, każde mogło mieć znaczenie. Usiłuję skomponować lekarstwo na astmę, którego podstawę stanowi atropina. W moim ogrodzie specjalnie hoduję w tym celu wilcze jagody. Zapadło krępujące milczenie. W Kozłowiczu wzbierał gniew, nie na Piotra, ale na pech, który sprawił, że prowadzi to paskudne śledztwo. Z gniewem walczyło współczucie. Jest jednak na służbie, trzeba wziąć się w garść. Czy uważałeś, że musisz mi to powiedzieć? Patrzył na Piotra Lebiodę badawczo, usiłował zachować rzeczowy, normalny ton. Tak, odpowiedział Piotr również spokojnie, ale głos dognął mu mimo woli, wolę sam stanąć do apelu jako podejrzany o trucie sędziego Muracha, niż zostać doprowadzony siłą. Zlituj się. Komu takie rzeczy w głowie? Chyba tylko tobie, mruknął Kozłowicz bez wielkiego przekonania. Głos lebiody pełen był goryczy i rozdrażnienia. Nie wykręcaj się. Przede mną nie musisz udawać. Kozłowicz postanowił zaatakować wprost. Przyznaj się, że to wcale nie praca naukowa przywiązała ciebie do kramna. Co ciebie łączy z Teresą Grachową? Przepraszam cię za tę obcesowość, ale rozumiesz. Rozumiem, rozumiem przerwał Lebioda niecierpliwie. Nie musimy się certować. Ja ci też odpowiem wprost. Kocham ją. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym istnieć gdzieś z daleka od niej. Zakochałem się w niej jeszcze na studiach. To wspaniała kobieta. Nie znam żadnej którą mógłbym z nią porównać. Zapalił się, wypowiadał swoje pochwały gorączkowo, jak gdyby spodziewał się, że może Kozłowicz zechce podać jego twierdzenia w wątpliwość, gotów był do oparcia każdego zarzutu czy sprzeciwu. Kozłowiczowi przyszło na myśl, że być może Piotr znalazł w Teresie te cechy, których jemu samemu brakowało rozmach życiowy, upór, energię. Słuchał cierpliwie, jak Piotr opowiada mu o ambicjach zawodowych swojej ukochanej, o tym, że imponuje mu jej żelazna wola i umiejętność podporządkowania sobie otoczenia. Słowem, kobieta nowoczesna w każdym calu, a przy tym piękna. Kozłowicz ciekaw był jednak, czy adoracja lebiody ma charakter czysto platoniczny. Dobrze już, dobrze. Zgadzam się z Tobą, że to nieprzeciętna indywidualność. Ale powiedz mi, czy zdradzała z tobą męża, od jak dawna i jakie mieliście dalsze plany życiowe? Piotr zaczerwienił się jak sztubak. To nie była zdrada. Oni już od dawna przestali być mężem i żoną w tym sensie, jaki ty masz na myśli. Od pięciu lat Teresa należy do mnie. I tylko do mnie. Więc dlaczego murachowie nie rozwiedli się? Przecież dzieci nie mieli. Rozwótu uzyskaliby łatwo. Piotr Lebioda znów się uniósł. Nie rozumiesz tego, bo nie znasz Teresy. To wcielenie poczucia, odpowiedzialności, obowiązku, dyscypliny. Powiedziała mi z góry, że nie odejdzie od męża, jeżeli on sam jej nie zaproponuje takiego rozwiązania. Mówiła, że jest mu potrzebna, bo to stary, nieszczęśliwy człowiek który bez niej pozostałby zupełnie samotny. Musiałem przystać na taką sytuację. Wołałem takie ograniczenie niż całkowitą rezygnację z Teresy. To doprawdy szlachetnie ze strony pani Murachowej, powiedział Kozłowicz z lekkim przekąsem. Ale co na to wszystko sędzia? Nie przypuszczam, żeby w niczym się nie orientował. Zgadzał się na ten cichy trójkąt? Piotr zawahał się Pewność siebie, z jaką bronił Teresy, ustąpiła zażenowaniu. Nie wiem, nigdy nie zdobyłem się na tak zwaną męską rozmowę z nim. Teresa zresztą nie życzyła sobie podobnych wyjaśnień. Ze swojej strony sędzia nigdy mi nie dał odczuć, że domyśla się, jak wygląda sprawa. Bywałem u nich ostatnio, wprawdzie rzadziej. Dlaczego? Od kilku tygodni murach był jakiś dziwny, opryskliwy, sprzeczał się o byle co. Parę razy wręcz oświadczył, że chce się położyć, albo że ma pilną robotę więc lepiej, żebym sobie poszedł. Więc jednak. Ależ nie. Teresa mówiła, że postępuje tak nie tylko ze mną. Podobno jednak posprzeczaliście się dwa czy trzy dni temu i to ostro. Widzisz, jaka jest Teresa. Od niej to wiesz, prawda? Powiedziała ci, nie zważając, że to nas obciąża. Tak było, rzeczywiście. Ni stąd, ni z murach zaczął domagać się ode mnie, żebym wyjechał z Kramna, jak powiedział do jakiegoś większego miasta, gdzie miałbyś więcej szans. Zdziwiłem się bardzo. Jest tu nas spora grupka osób, pierwszych osiedleńców. W których mocno zakorzenił się lokalny patriotyzm. Nikomu z nas nie przychodziło nigdy do głów wyruszać się stąd, żeby szukać szansy. Byłoby to potraktowane jako odchórzliwa ucieczka, jako zdrada. I Murach, jeden z najwytrwalszych i niezłomnych, proponuje mi nagle wyjazd Czułem się, jak gdyby piorun we mnie strzelił. Pomyślałem od razu, że może nie potrafi już dłużej znosić naszej dwuznacznej sytuacji towarzyskiej. Spytałem go możliwie najdelikatniej czy chodzi mu o jakieś plotki na temat mojej przyjaźni z Teresą? Żachnął się. Co za głupstwa, powiedział. Plotki mnie nigdy nie obchodziły i nie obchodzą. Tu chodzi tylko o ciebie. Ale ja uparłem się. Niby z jakiej racji. Z powodu widzi mi się muracha, mam porzucać pracę, którą lubię, miasteczko, której lubię i kobietę, którą kocham? Odpowiedziałem dość niegrzecznie, czego później żałowałem. Coś w rodzaju tego, że o moje sprawy to już ja sam najlepiej się zatroszczę i nie jestem dzieckiem, nie potrzebuję niczyich wskazówek. Popatrzył na mnie dziwnie i mruknął, uważaj, żebyś nie pożałował. Czy dokładnie w taki sam sposób zreferowałeś tę rozmowę pani Teresie? Kozłowicz miał jeszcze żywo w pamięci inną nieco wersję rozmowy obu panów. Może jednak pani Teresa nie jest pozbawiona kobiecych słabostek, lubi schlebiać sobie, że dwaj mężczyźni gotowi są stanąć do pojedynku o jej serce. Można byłoby rzecz całą oczywiście zbagatelizować pod tym kątem widzenia, gdyby w istocie jeden z rywali nie stracił życia. Jasne, że tak. Widocznie sędzia wieczorem albo rano napomknął coś Teresie o naszej kontrowersji, bo zadzwoniła do mnie w południe. Mam teraz urlop, więc prawie cały czas poświęcam moim doświadczeniom. Byłem w domu. Powiedziała, że jej mąż jest właśnie w sądzie, że jest sama. Dyżur ma dopiero wieczorem. Nie będziemy mogli widzieć się po południu, a ona jest zaniepokojona, bo jak to określiła, Edward jest na ciebie wściekły. Chciała wiedzieć, co między nami zaszło. Proponowałem, żeby przyszła do mnie, ale nie mogła, gotowała obiad, więc ja poszedłem do niej. Przy tobie przyrządzała tę sławetną sałatkę z papryki? Tak. Kazała mi nawet spróbować, czy nie za ostra. Co było dalej? Opowiedziałem jej o tej sprzeczce. Piliśmy kawę. Kiedy wróciłem tam wieczorem, zastawa stała jeszcze na stoliczku, więc możesz sprawdzić, porucznik Socha, wszystko to opisał w protokole. Postawiłem sprawę jasno: ta sytuacja nie może przeciągać się w nieskończoność. Zażądałem od Teresy, żeby wyjaśniła wszystko mężowi i żeby się zdecydowała. Ja, albo on. I cóż ona na to? Płakała. Pierwszy raz widziałem ją plączącą. Prosiła zero dzień, dwa do namysłu. Obiecała dać mi konkretną odpowiedź. Przerwaliśmy naszą rozmowę, bo przyszła Urszula Wirkusówna. Pewnie już o niej słyszałeś. Sąsiadka, pielęgniarka. W szpitalu nazywają ją cieniem doktorem Murachowej. Powiedzieć, że jest do niej przywiązana, to mało, uwielbiają ją ślepo. Ale ja jej dziwnie nie lubię, jest aż zanachalna z tą swoją adoracją i służalczością. Więc poszedłem sobie. Do wieczora siedziałem w pracowni, o tutaj. Potem wyskoczyłem na chwilę do spółdzielni po coś do zjedzenia i do centrali ogrodniczej po preparatowadobójczy. Solibor miał go dla mnie zarezerwować. Ale Solibora nie było, więc wróciłem do domu. Podobno w tym czasie zdarzył się wypadek uliczny. Tu, na rogu, koło spółdzielni. Podobno. Ale słowo ci daję, że nie zwróciłem na to żadnej uwagi. Wciąż myślałem o Teresie i o mnie, o nas, o tym, co robić. I o Murachu. Trudno było go lubić, ale szanowałem go. Napisano o nim w naszej gazecie wojewódzkiej z okazji dwudziestolecia jego pracy w kramnie nieugięty szermierz sprawiedliwości. To pompatyczne i staroświeckie, ale bardzo słuszne. Taki był. I wtedy przyszedł do ciebie Burnas z wiadomością, że sędzia zachorował. Tak. Piotr spochmurniał, z ponurą miną zapadł w milczenie. Czy byłeś w kuchni? Kiedy pani Teresa przyrządzała sałatkę? Tak. Czy wychodziła z kuchni w tym czasie? Tak. Poszła otworzyć drzwi siostrze Urszuli. Widzę, że twardo mnie podejrzewasz. Lebioda powiedział to z gorzką rezygnacją, ale przysięgam ci, ja go nie otrułem. Nie denerwuj się. Po prostu to mój obowiązek. Muszę wszystko wiedzieć. Interesuje mnie jeszcze jedna sprawa, czym zajmował się sędzia poza swoją pracą. Tłumaczył żonie, że nie może wyjechać na kurację, bo ma jakąś pilną sprawę do załatwienia. Co to było? Nie wiesz. Mógłbym się założyć, że chodziło o jakąś sprawę dotyczącą zbrodni wojennych. Dlaczego tak sądzisz? Bo to była pasja jego życia. Ukaranie ludobójców. Jego całą rodzinę, pierwszą żonę i dwoje dzieci wykończyli hitlerowscy w obozie po powstaniu. Nie mógł znieść myśli, że mordercy bezkarnie chodzą po świecie. Wiem na przykład, że w komisji badania zbrodni hitlerowskich bardzo ceniono jego współpracę. Dostarczał im mnóstwo materiałów. Stąd ta specyfika jego biblioteki. Teraz rozumiem. Zeznawał w kilku procesach, dorzucił Lebioda. Ciekawe, Kozłowicz zamyślił się. To nie jest takie proste rekonstruować życie nieżyjącego człowieka. Im więcej szczegółów, tym więcej konfliktów i komplikacji. Któryś z tych konfliktów zrodził zbrodnie. Ale który? Jeszcze jedno. A jaki stosunek miała pani Teresa do tej pasji swojego męża? Pytanie okazało się krępujące dla doktora Lebiody, ale jak zawsze, starał się usprawiedliwić Teresę. Uważała, że murach traci czas. Mówiła, że i tak wszystkich nie odnajdzie i że mamy dość ludzkich krzywd w dzisiejszych czasach, że tym trzeba się zajmować: tępić zło współczesne, a nie stare. Nikogo się tym nie wskrzesi. Znam taki punkt widzenia. Odparł Kozłowicz, chociaż go nie podzielam. Stare zło jest bardzo żywotne. Nie schodzi dobrowolnie ze sceny. No, ale na mnie już czas. Zagadaliśmy się. Piotr lebioda poderwał się z miejsca skwapliwie. Widać było wyraz ulgi na jego twarzy. O co go jeszcze nie spytałem, o co powinienem był zapytać, przemknęło przez myśl Kozłowiczowi. Nie był zadowolony z tej długiej rozmowy, chociaż wyjaśniła mu sporo spraw. Zarozmowny był Piotr Lebioda. Takie obszerne wygłaszał relacje, takie okrągłe budował zdania. Kryje się w tym niewątpliwie jakaś zagadka, ale Kozłowicz do jej sedna jeszcze nie dotarł. Pozwolisz, że wyjdziemy razem? spytał Piotr od niechcenia. Chciałbym pójść do Teresy. Na pewno potrzebuje pomocy. Chyba nie masz nic przeciwko temu, chyba mi wolno? Miała to być ironia, ale nie wypadła przekonywająco. Wyczuwało się niepewność, może nawet zalęknienie. Kozłowicz pomyślał: Biedny chłop, wieczny romantyk. Czekają go jeszcze na pewno ciężkie dni. Trzeba go podtrzymać na duchu. Roześmiał się głośno i serdecznie klepnął Piotra po ramieniu. Ależ idź, mój Romeo. Mój Judymie. Ty jesteś cały jak z książki przepisany. I przestań układać dla siebie akt oskarżenia, dobrze? Zostaw tę robotę fachowcom. I znów było słoneczne popołudnie, jak poprzedniego dnia, gdy placyk na skrzyżowaniu ulic stał się widownią tragicznego wypadku. Grupka kobiet zgromadziła się przed spółdzielnią. Na której zamkniętych drzwiach widniał napis przyjęcie towaru. Narzekały na stratę czasu, zaglądały ciekawie do wnętrza sklepu, w którym odbywało się tajemnicze misterium obliczania zawartości kilkunastu tekturowych pudeł i kilku skrzynek. Próbowały zgadnąć, co też takiego dobrego dostarczono do sklepu. Rej wodziła pani Aniela Blinowa, komentując donośnym dyszkantem. O! Już obliczyli. Ona podpisuje. Nie, liczy. Coś jej się nie zgadza. Znów przeliczają karton. Nie, masło liczą. Czerwone przywieźli. Nareszcie. To niebieskie do niemożliwości gorzkie. Kury spacerowały bez trosko po chodniku. Pojezdni goniły się psy. Przejechała furmanka. Zatrzymała się koło centrali ogrodniczej. Na podwórzu domu pod numerem siódmym bawiła się wielka gromada dzieci. Podwórze ogrodzone było niedbale siatką poprzerywaną w wielu miejscach. Wydeptany trawnik wskazywał, iż jest to stałe miejsce harców miejscowych robin, Chodów, Zorro, Wilhelmów Telów, Świętych oraz wszystkich kolejnych potelewizyjnych wcieleń młodocianych amatorów bohaterskich przygód. Kozłowicz i Lebioda przystanęli przed furtką. Można było również od podwórza wejść do domu. Niekoniecznie przez wejście frontowe. Może tędy właśnie wymykała się Teresa, tędy przemykał Piotr, kiedy chcieli się spotkać bez narażenia na obstrzał czujnych oczu, patrzących z wielu okien domów, otaczających placyk na skrzyżowaniu ulic. Za podwórzem ciągnęły się pola i opłotki. Można było tędy wydostać się z domu lub dostać do niego, pozostając niezauważonym. W każdym razie Piotr znał tę drogę. W chwili, gdy żegnali się, natrunęło coś dużego i białego. Myślałby kto, że zabłąkany ptak. Nie był to jednak ptak, chociaż coś ostrego jak dziobek boleśnie zadrapało policzek kapitana. Wrzask, który wypełniał podwórze, na chwilę ucichł. Gromada chłopców speszyła się. Kapitan był po cywilnemu, ale przecież kramno to nieduże miasteczko. Wszyscy już wiedzieli, że przyjechała ekipa emo z województwa i szukają, kto zabił sędziego. Co to zaniepokoił się Piotr? Kozłowicz schylił się, podniósł z ziemi napastnika, który pokornie położył mu się koło nogi. Uśmiechnął się. Nie widzisz? Gołębie z papieru puszczają. Może to nawet nie gołębie, a rakiety kosmiczne. Popatrz, jakie zgrabne. Od pól powiał lekki wiatr. Papierowy ptak w podniesionej do góry ręce Kozłowicza zatrzepotał białymi skrzydłami jak gdyby był żywy. Jak gdyby zamierzał odfrunąć. Chłopcy przysuwali się nieśmiało, całą czeredą, bo tak raźniej. Co też zrobi ten wysoki, barczysty jegomość z ich zabawką. Czy i im ją odda? Czyje to? zapytał Kozłowicz, starając się przybrać jak najpoważniejszy ton i najgroźniejszą minę. Moje. Z gromadki wysunął się piegowaty, nieopisanie ubrudzony trzynastolatek. Odważnie wyciągnął rękę. Pan mi odda. My tu zawody robimy. Czy i dalej poleci? Mój poleciałby najdalej. Gdyby pan tu nie stał. Na potwierdzenie swoich słów zatoczył morusaną ręką duże koło. W jego kręgu znalazło się rzeczywiście co najmniej kilkanaście podobnych latadeł. Białoszare, papierowe ni to gołębie, ni to odrzutowce upstrzyły gęsto wyrudziałą od suszy i słońca trawę. Kozłowicz lubił dzieci, zwłaszcza chłopców. Znajdował z nimi zawsze wspólny język. Przypominały się własne chłopięce lata, nie tak beztroskie jak dzisiejszych dzieci, trudniejsze i biedniejsze, wypełnione pracą nieraz ponad siły w gospodarstwach bogatszych sąsiadów, ale tym piękne, że zdolne z grzebnej koszuli nadać połysk rycerskiej zbroi, a zwykłemu patykowi ciężar i ostrość miecza. Droczył się z piegusem. Cóż ci na to poradzę, bracie? Kolizja nastąpiła nie z mojej winy. Twój zdalnie kierowany samolot ma widocznie źle ustawione stery. Jak ci na imię, panie inżynierze? Jurek. Źle ustawione stery? Ale i konstruktor poczuł się urażony. To Jurek Blina. Mieszka w tym domu, uzupełnił doktor Lebioda, podnosząc jeden z samolocików leżących na ziemi. Zaraz to poprawimy. Kozłowicz rozprostował skrawek papieru. Ale zamiast dopomóc młodocianemu konstruktorowi w naprawieniu błędu, zamiast pozaginać równiej i głębiej papierowe fałdy sterów, spytał poważnie, raptem już bez żadnego przekomarzania się, tak poważnie, że Jurkowi nie przyszłoby nawet do głowy, iż można od odpowiedzi wykręcić się sianem. Skąd wy to macie? A z tej grubej książki? O, tam leży. W krzakach pod ścianą. Pozbierajcie mi zaraz wszystkie te kawałki. Ale wszystkie, co do jednego. Muszę je mieć, to bardzo ważne, zawołał Kozłowicz i jednym susem znalazł się przy ścianie domu, pod którą wśród krzaków mizernego bzu leżał gruby, w skóry oprawiony rocznik. Był to ten rocznik, którego brak zauważył kapitan Kozłowicz na półce bibliotecznej sędziego muracha. Na grzbiecie pozłacany napis głosił berliner Illustrierte Zeitung 1941. Znajdował się w opłakanym stanie, okładka była podarta, spora część stron wyrwana. Ale dlaczego tak leżał i skąd się tu wziął? Stan biblioteki sędziego, charakterystyka jego stosunku do książek, zasłyszana sust Teresy Murachowej i Piotra, Lebiody nie wskazywały na to, aby sędzia zwykł był w tak barbarzyński sposób obchodzić się ze swym księgosbiorem. Kozłowicz wstał z klęczek, trzymając oburącz grubytą, uniósł głowę do góry. Tuż nad nim, na pierwszym piętrze, z otwartego okna powiewała firanka. Poznał ją. Pamięć wzrokową miał idealnie wyćwiczoną. To jest okno pokoju, w którym stoi biurko sędziego, stoją jego półki i w którym sędziego Muracha dosięgła śmierć. Tak zwany gabinet sędziego. Ale nie tylko kapitan patrzył w górę, dziwiąc się drodze, jaką przebył rocznik niemieckiego pisma, zanim padł ofiarą chłopięcych namiętności. W górę spozierał również stojący obok niego doktor Lebioda. Patrzył nie bez powodu. W otwartym oknie, z którego powiewała firanka, jak w ramie obrazu, tkwiła kobieca postać. Jej jasne włosy i jasną cera wydawały się jeszcze jaśniejsze przy czarnej sukni, którą skromnie zapięła wysoko przy szyi piękną złotą kameą. Jej wzrok obojętnie spoczywał na scenie, rozgrywającej się na podwórzu. Piętro niżej, na parterze, okno było również otwarte. Przez moment wydało się Kozłowiczowi, że w głębi pokoju mignęła i skryła się kobieca postać. Przypomniał sobie rozkład mieszkań. To tu zapewne mieszka owa siostra urszula, tak bałwochwalczo uwielbiająca doktorę Murachową. Kozłowicz odwrócił się. Jeszcze raz tego dnia zaskoczył go dawny towarzysz broni. Doktor Piotr lebioda był tak blady, jak gdyby cała krew uciekła mu z twarzy. Nie protestował, kiedy Kozłowicz wyjął mu z zaciśniętej kurczowo ręki papierowy samorocik. Bez słowa skinął głową i zniknął w drzwiach sieni prowadzącej z podwórza w głąb domu. Zajęty podnoszeniem z ziemi rocznika i lustrowaniem okiem domu, kapitan Kozłowicz nie zauważył, że prowoder podwórkowej szajki, Jurek Blina, nie wywiązał się należycie z powierzonego mu zadania nie wykonał w całości wydanego mu rozkazu. Nie wszystkie stronice wyrwane z rocznika i obrócone na surowiec do budowy samolocików zostały wręczone kapitanowi do rąk własnych. Jedna płachta zmięta w kule nieznacznym ruchem ukryta została w kieszeni chłopięcych spodenek. Jurek Blina uważał, że ktoś, kto popsuł taką klawą zabawę, nie zasługuje w pełni na to, by go słuchano. Inne oczy to jednak zauważyły.